Pani profesor Fikus mnie poprosiła, żebym mówił coś 19 grudnia i coś na święta. No więc wymyśliłem, że będę mówił coś na tematy świąteczne i naprawdę nie przypuszczałem, że nie będzie w Warszawie śniegu. W związku z tym, ale podobno już się zbliża. Jak jechałem tutaj, to słyszałem w radiu, że podobno ma już niedługo padać i to strasznie. Więc przepraszam za to, że część tego referatu kompletnie nie będzie pasować do tego. To jest jeden z wykładów z tak zwanego archiwum F, czyli archiwum fizyki. Więc będzie o fizyce, ale może w troszkę innym stylu. Tytułem prawdziwym jest fizyka choinkowa i będziemy o tym mówić. No i tak. To jest, proszę Państwa, problem związany z tym, że to urządzenie nie trzyma napięcia. Tutaj jest wskaźnik, który mówi, że właśnie przed chwilą siadł prąd. Więc będziemy mieli dużo zabawy. To moje urządzenie jest urządzeniem z cywilizacji przyzwyczajonej do prądu elektrycznego. Tak jest, nie wiem, czy Państwo o tym wiedzą, ale takie istnieją na świecie. Są takie kraje, w których prąd elektryczny jest od stuleci i w dodatku nawet częstotliwość sieci jest dopasowana do zegarka. No ale cóż, ja na to poradzę. Jeszcze raz musimy przebiec te nasze rzeczy. Fizyka choinkowa, a to jest, proszę Państwa, program mojego wystąpienia. Najpierw miało być o śniegu, więc to był ten rozdział White Christmas, czyli od Keplera do Brennera. Dowiedzą się Państwo, co to znaczy. A drugi będzie o świętym Mikołaju w akcji. No, jak jest śnieg, to święty Mikołaj się porusza saniami. No i jak się okaże, to możemy sobie porozmawiać trochę o tym, mianowicie jakie są problemy świętego Mikołaja z prawami fizyki i potem troszeczkę o tym, czy święty Mikołaj jest tak zwanym NP zupełnym problemem matematycznym, czyli jednym z takich problemów, których się nawet jakbyśmy zbudowali nie wiadomo jaki komputer, to się nie da rozwiązać. Więc to był plan, śniegu nie ma, strasznie przepraszam, święty Mikołaj dopiero będzie w przyszłości, więc jak widzą Państwo, ten referat jest całkowicie w złym miejscu w czasie. Powinien być wigilijną noc. Zaczynamy, proszę Państwa, o śniegu. White Christmas, to jest Johann Kepler, człowiek, od którego cała ta afera się zaczęła. Jak Państwo wiecie, to był bardzo dziwny człowiek, astrolog, nadworny astrolog cesarski. Podjął się tej pracy głównie po to, żeby wyciągnąć z więzienia inkwizycji swoją matkę, która siedziała w kryminale za czary i właściwie tak tylko mu się połowicznie to udało, znaczy nigdy jej nie spalili, ale siedziała właściwie zawsze, całe życie w tym swoim więzieniu. Kepler był astrologiem, astronomem. To jest, proszę Państwa, czas przed optycznej astronomii. W związku z tym trzeba było patrzeć bardzo dobrze w niebo. Kepler miał wadę wzroku oryginalną, w związku z tym sam nie prowadził żadnych obserwacji. Wszystkie obserwacje, które miał i które doprowadziły go do odkrycia praw Keplera, za które wszyscy uczymy się w szkole, znaczy uczyło się kiedyś w szkole, prawda? Teraz to się prawa Keplera przerabia na studiach doktoranckich, co lepszych uniwersytetów, prawda? Więc Kepler te swoje prawa wysnuł z doświadczeń swojego poprzednika na tym zaszczytnym pozycji, Duńczyka Tychona de Brahe, który był też ciekawą osobą, prawda? O Tychonie de Brahe to proponuję, żebyście Państwo mieli kiedyś tutaj referat, bo to byłby bardzo ciekawy, bo to jest związek astronomii z chirurgią kosmetyczną. Tychon de Brahe był bardzo takim korzystającym z życia, jak to się dzisiaj mówi, uczonym i w związku z tym w jednej z knajp w Pradze odgryziono mu nos,
w awanturze i w związku z tym miał nos z platyny, który przyklejał woskiem do twarzy i w pewnych momentach, jak mu było to wygodnie, zdejmował ten nos. I to podobno było, duże wrażenie robiło na rozmawiających z nimi osobami. To również jest tam taka makabryczna historia, jak zszedł z tego świata, no ale o tym to powtarzam kto inny. Natomiast on zostawił swoje wszystkie wspaniałe obserwacje i te obserwacje Kepler wykorzystywał. No ale oprócz tego Kepler zajmował się tym, o czym będzie za chwilę, a to jest drugi z tych panów, Jefim Brenner, jeden z ostatnich fizyków wychowanych w szkole Landaua, Lwa Landaua, w Instytucie w Czerwigałowce pod Moskwą, teraz permanentnie w Niemczech. No i zobaczycie za chwilę Państwo, dlaczego te dwa nazwiska są ze sobą związane. Cała historia ze śniegiem naprawdę zaczyna się w 1611 roku, późną zimą, gdzieś tak właśnie w okolicach Bożego Narodzenia. Kepler wjechał z Linzu saniami, ugrzęzł podczas zamieci, były wtedy zamiecie śnieżne, i no i ugrzązł w jakiejś tam oberży i wtedy sobie uświadomił, że nie zdąży. Kepler był mistykiem, wszystko było u niego oparte o pewnych takich mistycznych rzeczach. On marzył o, znaczy, tak jak prawa Keplera, to on dopasował wyniki astronomiczne Tychona de Brahe do tego, że wszystko miało być zbudowane na bryłach platońskich, więc orbity planet musiały się opisywać na różnych tam wielościanach i tak dalej. No więc tak samo z tym śniegiem się był, biedaczysko zmagał. Przed nim był taki francuski filozof Pierre Gassendi, który też troszeczkę się zajmował zamarzaniem i lodu i doszedł do wniosku, że przyroda zbudowana jest z dwóch typów atomów. Były atomy ciepłe, które były kulkami, i atomy zimne, które były czworościanami foremnymi. I te czworościany foremne, przenikając materię, robiły, że ona się była taka zimna, nieprzyjemna w dotyku i powodowała, że obiekty krystalizowały. Więc w każdym razie Kepler wykombinował, że śnieg jest heksagonalny, że płatki śniegu mają swoją podstawową strukturę, taką jak tutaj jest namalowane. To akurat nie jest płatek śniegu, to jest, proszę Państwa, płatek wyhodowany na komputerze. To jest symulacja numeryczna takiego układu, który jest bardzo złożonym związkiem chemicznym, używanym przez wszystkich eksperymentatorów, którzy tłumaczą, i jestem w strasznym kłopocie w tej chwili, bo nigdy w życiu nie wymieniłem nazwy tego związku chemicznego po polsku, więc Państwo sami rozumieją, że po tym wczorajszym wygaworze za to, że użyłem niepolskiego wyrazu, to już nie powiem, jaki to jest związek chemiczny. Sobie doszukają Państwo tego w książkach. Zawsze można się wujka Google'a zapytać i powie, co to było. No w każdym razie takie sześciokątne płatki śniegu rzeczywiście powstają. I Kepler napisał taką teorię. Od tego czasuśmy się strasznie z tym problemem, dlaczego płatki śniegu powstają i jak w ogóle przebiega proces krystalizacji. Śnieg, jak Państwo wiedzą, powstaje głównie z wody. Jak powstaje, to jest dosyć skomplikowana historia, dlatego że jak większość takich zjawisk jak krystalizacja czy kondensacja, nie następuje spontanicznie. Tam gdzieś w środku, żeby taki kryształek powstał, musi być jakiś brud. Jak Państwo, tak patrzę na salę, to widzę kilka osób, które kończyły szkołę w czasach politycznie niepoprawnych, to te mogą pamiętać jeszcze, że uczą w szkołach, że woda zamarza w 0 stopni, a wrze w temperaturze 100 stopni. I to jest, proszę Państwa, to, czego Państwo źle nauczono w szkole. Woda nie zamarza w 0 stopni i nie wrze w 100 stopniach. To jest kompletnie nieprawda. Woda w 0 stopni pozostaje w równowadze termodynamicznej z lodem i to tylko z jednym gatunkiem lodów. Jest wiele gatunków, typów lodu.
prawda? A we 100 stopniach pozostaje w równowadze z parą wodną, a spontanicznie woda dopiero się gotuje w 300 stopniach. To, co że woda się gotuje w czajniku, zawdzięczamy, teraz co młodsi zatykają uszy, ekolodzy wychodzą, zawdzięczamy brudowi. Jeżeli woda byłaby czysta chemicznie, ja w szczególności gdy była odgazowana, to by się nie zagotowała w 100 stopniach, żebyśmy nie wiem co robili. No dobrze, więc już tyleśmy sobie powiedzieli, więc tam są takie różne rzeczy. O śniegu to podejrzewamy, że wiemy, co są tymi zarodkami, na których powstają te płatki śniegu. To jest też ciekawa historia. To zostało odkryte podczas lotów samolotów szpiegowskich U-2. Mianowicie tak się złożyło, że filmy nakręcane z U-2 dotarły do jednego z geofizyków, który na to zauważył. No więc w każdym razie takie płatki powstają. No i to jest taki prawdziwy płatek śniegu. Co Państwo widzą, on ma rzeczywiście taką heksagonalną strukturę, ale ma takie wystające interesy. I te interesy my w fizyce, podobnie jak koledzy biolodzy, nazywamy dendrytami. To są dendryty i jak Państwo widzą, one mają taką strukturę drzewa. Tu jest taki główny dendryt, rosną sobie takie boczne patyczki. I to wygląda bardzo pięknie, ale w fizyce musimy sobie postawić pytanie, jak to się dzieje, że coś takiego rośnie. No bo tutaj mamy kryształ lodu, a tutaj mamy parę wodną czy wodę i w jakiś sposób z tej wody powstaje taki kryształ. To się wydaje być bardzo proste, ale jak Państwo chwileczkę o tym pomyślą, to tu się dzieje coś potwornie dramatycznego. Coś, co jest katastrofą z punktu widzenia praw przyrody. Jak Państwo kiedyś może byli nad takim urządzeniem, jezioro, to takie duża woda, prawda? I włożyli Państwo rękę do wody, to możecie Państwo zauważyć, że niezależnie od tego, w którą stronę machacie ręką w tej wodzie, to ona taki sam opór stawia, prawda? Woda nie ma wyróżnionego kierunku, nie ma, ma pełną symetrię, fizycy używają takich górnolotnych słów, ma pełną symetrię czasu i przestrzeni. Jest rotacyjnie niezmiennicza i translacyjnie niezmiennicza. Ma pełną symetrię. Natomiast taki lód ma symetrię też heksagonalną. W związku z tym ma dyskretną symetrię. Można go tylko obrócić o 6 kątów, prawda? Coś niesamowitego się zdarzyło. W procesie powstawania lodu z wody czy z pary wodnej, która oczywiście też ma taką pełną symetrię czasu i przestrzeni, gdzieś zgubiliśmy nieskończoną ilość stopni możliwości obrotu. Wybraliśmy tylko skończoną liczbę stopni swobody. I to jest straszny problem w teorii krystalizacji, powstawania ciał stałych. Bardzo skomplikowany, niebywale złożony, piękny dział fizyki. Praktycznie nadal nie wiemy, dlaczego różne rzeczy krystalizują. Wiemy, że mamy 7 klas krystalograficznych, 32 grupy punktowe. Tak, lód jest zawsze heksagonalny. No prawie zawsze, ale na potrzeby tego wykładu zawsze. I to się dzieje coś takiego niesamowitego. I przez dziesiątki lat ludzie się nad tym zastanawiali. Powstała cała nauka, która się nazywa krystalografią. Powstała cała nauka o lodzie, bo lód osobno, jak już powstanie, to też jest czymś, co spędza ludziom sen z oczu. Mianowicie lód powstaje z wody i teraz jak on już jest stworzony, to nie można zapomnieć o tym, że cząsteczka wody to jest wyjątkowo skomplikowany obiekt. W szkole uczą, tam na wyższych klasach, na studiach teraz, że to jest H2O. Prawda? 2 atomy wodoru, 1 atom tlenu i w dodatku są ustawione w ten sposób, że tu jest tlen, i tu są 2 wodory i jest ten kąt, prawda, 105,9 stopnia albo 109,5 stopnia. Nigdy się tego nie jestem w stanie nauczyć. 105,9, okej, dobrze, tak zapomnę. Więc to jest ten kąt i gdyby ten kąt był o 1/10, 1/100 różny, to życia by nie było.
To jest najważniejszy kąt w przyrodzie, nie kąt prosty, prawda? Którego i tak nasi inżynierowie nie są w stanie zbudować w domach, ale te 105,9 stopnia to jest ten kąt, którym zawdzięczamy, że życie takie, jakie znamy, istnieje. Otóż jak taki kryształ lodu powstaje, to w węzłach sieci krystalicznych siedzą tleny, a te wodory sobie gdzieś sterczą i one mogą sterczeć w dowolną stronę, jaką chcą. I dlatego mamy różne typy lodu. Mamy różne tam siedem różnych klas krystalów, siedem różnych grup struktur, które się nazywa lodem. Jest cały dział matematyki, który się nazywa modele lodowe. Bo problem polega na tym, że nawet jak to już wszystko zamarzło, jesteśmy w temperaturze zera absolutnego, to te wodory mogą być w różnych miejscach i w związku z tym kryształ lodu nawet w temperaturze zera absolutnego ma, przepraszam za użycie nieładnego słowa przed 11, ma niezerową entropię w zerze stopni i to się daje zmierzyć, prawda, tą wartość. I tą wartość obliczył w 30 latach Linus Pauling, ale nie za to dostał leninowską nagrodę. Otóż Linus Pauling to obliczył. Także lód sam jest w ogóle fascynującą substancją i bardzo, bardzo ciekawe. No ale nas interesuje teraz, jak taki płatek powstaje. No i niewieleśmy na ten temat wiedzieli, aż w 90-tych latach Jefim Brenner rozwiązał problem powstawania może nie tyle nawet samego płatka, ile tego dendrytu. I to, co jest niebywałe, proszę Państwa, że w latach, gdzie my w tej chwili potrafimy te kryształki lodu, ja pokazywałem ten Susinon i Trilla, ale również inne kryształy, wytworzyć na komputerze, ale to są symulacje numeryczne, przybliżone. Natomiast to, co Jefim Brenner zrobił, to on podał ścisłe, analityczne rozwiązanie. Podał wzór matematyczny na kształt takiego dendrytu i wyrastających z niego tych bocznych odnóg. Wzór matematyczny. Nie tabelkę liczb czy taki, ale po prostu wzór matematyczny. To jest odnośnik tej pracy. I dlaczego to jest takie trudne? No bo jak taki patrzy się przez lupę na ten czubek tego kryształiku, no to jest kryształ, oznaczyłem go literką S od angielskiego słowa solid. Na zewnątrz mamy ciecz, L od angielskiego słowa liquid. I tutaj mamy obszar rozgraniczenia tych faz, ale on się porusza, bo ten kryształ rośnie. I to jest jeden z najtrudniejszych problemów w matematyce, jaki mamy do rozwiązania. To nie jest żadna teoria strun czy jakaś inna, to jest zwykła, normalna rzecz. Wszystko wiadomo na ten temat. To jest dyfuzja ciepła, dyfuzja materii i poruszający się warunek brzegowy. To się nazywa w matematyce problem Stefana. Facet miał nazwisko Stefan, nie imię. Ludwik chyba mu było na imię. Ale ten problem Stefana i to jest wyjątkowo trudny problem matematyczny. Jefim Brenner podał wzór, który tutaj macie Państwo narysowany. Ja ani tych równań nie napisałem tutaj, bo to dla większości Państwa byłoby obrzydliwe, ani nie napisałem tego wzoru matematycznego, bo on jest pełen takich dziwnych, dziwacznych rzeczy, które się nazywają funkcje Eyre'ego pomnożone przez funkcję Bessela, to ohyda, prawda? Tego to niedługo zakażą, jak SLD dojdzie z powrotem do władzy. To niewątpliwie pani Łybacka zakaże, jak już kiedyś zakazała matematyki na maturach, więc nie będzie tego. To nie napisałem, ale to jest wykres tego wzoru. I to jest coś niesamowicie, proszę Państwa. Czekaliśmy od 1611 roku do 1993 roku, żeby mieć wzór na dendryt w lodzie. Uważam, że to warto pamiętać, jeśli kiedykolwiek spadnie śnieg, że to można będzie zobaczyć. Jak Państwo zobaczą taki płatek śniegu i ktoś się zapyta, a co to jest, jakieś dziecko, to możecie powiedzieć, no jak to, co to jest rozwiązanie Brennera. No. Już dziecko i każde dziecko powinno wtedy świetnie wiedzieć. To tyle chciałem o tym śniegu. Miało być więcej, ale nie ma śniegu. No to teraz o świętym Mikołaju.
To jest, proszę Państwa, święty Mikołaj w akcji. Prawda, jak wiadomo, lata na saniach ciągniętych przez renifery. No i on sobie, proszę Państwa, lata. No i jak on sobie tak lata, to trzeba o nim, proszę Państwa, pomyśleć. Otóż, jaki jest pierwszy problem świętego Mikołaja? No, święty Mikołaj jest instytucją globalną. Działa na całej kuli ziemskiej, prawda? 10 do 12 newtonów. Newton to jest jednostka siły, która działa. Newton, proszę Państwa, on jest tam zdefiniowany jakoś. Notabene, właśnie po tej aferze wczoraj, co to się okazałem być niepatriotyczny, to sprawdziłem, że Polski Komitet Normalizacyjny każe pisać słowo Newton przez N i Newton, prawda? Więc definicja Newtona, proszę Państwa, którą łatwo jest zapamiętać, to jest siła, która jest potrzebna, żeby podnieść w Londynie średniej wielkości jabłko na wysokość 1 metra. To jest mniej więcej. Więc ten Newton to jest ta jednostka siły, to potworna siła, prawda? No w związku z tym to jest dosyć duży problem i w związku z tym musimy te sanie świętego Mikołaja, musimy te sanie świętego Mikołaja bliżej się nim przyjrzeć. I tutaj jest pan Larry Silverberg, który jest profesorem inżynierii na Uniwersytecie Północnej Karoliny, który napisał całą pracę poświęcono właśnie, jak to się ma poruszać święty Mikołaj. Wykryłem to, byłem szalenie zaciekawiony. To jest rysunek z jego pracy. Widzą Państwo sanie, a to jest jego szkic inżynieryjny. No i te sanie muszą zapewnić to, że jak przy takim potwornym przyspieszeniu, że święty Mikołaj się nie robi takim rozpłaszczonym naleśnikiem, prawda, w tych saniach. Ale okazuje się, że to jest już znane zjawisko fizyczne, jak się uchronić od tego. I to znamy z filmu Gwiezdne Wojny. W filmie Gwiezdne Wojny ojciec Luke'a Skywalkera, który potem staje się złym Lordem Vaderem, czyli Anakin, lata sobie takim urządzeniem, które się nazywa śmigacz Anakina. To jest tutaj takie namalowany ten śmigacz, proszę Państwa. No i zajrzałem do literatury o Gwiezdnych Wojnach. To można kupić w księgarni książkę na ten temat. Wszystko to jest opisane. To są dane techniczno-taktyczne śmigacza Anakina. Okazuje się, że on ma przyspieszenie tylko 70G. Więc ciągle, proszę Państwa, znacznie mniejsze niż ten biedny święty Mikołaj. No dobrze, no ale to jest tylko rycerz Jedi, a nie święty Mikołaj. No więc jak rycerz Jedi może ci 70G wytrzymać, to święty Mikołaj może 6000, no, prawda? Na pewno się Państwo ze mną w tej materii zgodzą. Ja tu chciałem Państwu porównać, żebyście Państwo zobaczyli mniej więcej taką tabelkę. To są różne urządzenia. Na górze jest samochód Corvette, który jest chyba jednym z najlepszych samochodów powszechnie dostępnych i szybko jeżdżących. On osiąga prędkość 100 km 3,4 km i to jest zaledwie 0,8 przyspieszenia ziemskiego. Na dole jest, proszę Państwa, Eurostar, pociąg jeżdżący przez tunel pod kanałem La Manche. To jest zaledwie 0,3 g. To ja oszacowałem, proszę Państwa, ponieważ w żadnym opisie technicznym Eurostaru podane jest, jaką on ma prędkość, ale nie jest podane, jak on szybko rusza. A ja właściwie nigdy w życiu nie jechałem, więc nie jestem w stanie mieć doświadczenia. To jest śmigacz Anakina, 70G, a święty Mikołaj ma 10 do 9 g. Więc jednak święty Mikołaj musi intensywnie posunąć naukę inżynieryjną do przodu, żeby dostarczać te prezenty. No a jak wyglądamy w rzeczywistości z tymi przyspieszeniami? To jest, proszę Państwa, rekordzista świata, niejaki pan John Stapp, który, jak ktoś Państwa był na ostatnim filmie z Indiana Jonesem, z tą kryształową czaszką, to co Państwo robią? Na jakie filmy Państwo chodzą? Do kina, proszę Państwa. Nie siedzieć tu, do kina, na Indiana Jonesa. To pierwszy wspaniały kurs fizyki tam jest. Na początku właśnie Indiana Jones ucieka
rosyjskim agentom przy pomocy sań rakietowych, właśnie tych sań rakietowych, którym John Stapp pobił rekord świata. To jest do tej pory niepobity rekord. Ten człowiek przeżył 15 przyspieszeń ziemskich. Tu jest zdjęcie. Wtedy proszę powiedzieć, słuchajcie, że John Stapp był bez żadnego specjalnego stroju. On tak sobie po prostu siedział w tej rakiecie. No, jakbyście byli bliżej, to byście zobaczyli, że troszkę mu się fascjacja zdemolowała w tym starcie, ale potem chyba przeżył. W każdym razie został potem generałem. To było w 1954 roku i od 1954 roku już niepobity jest ten rekord. Pewnie są jakieś przepisy BHP, które zakazują, żeby ludzi wysyłać. No więc to jest, proszę Państwa, tyle, jeśli chodzi o fizykę świętego Mikołaja. Jak widzą Państwo, ma problem. Teraz jest renifer i niestety o reniferze już nie będę mówił, bo nie mamy mało czasu, ale renifer jest niezwykle ciekawą rzeczą, bo te sanie są ciągnięte przez renifera, prawda? Po pierwsze, one tak czy inaczej poruszają się strasznie szybko. Poruszają się szybciej niż z prędkością dźwięku, prawda? Państwo wiedzą, że jak samolot przekracza prędkość dźwięku, to jest tak zwany huk. Jest takie bum charakterystyczne, którzy jak F-16, tam jak to się nazywa, ta miejscowość pod Poznaniem przeszkadza, to przekraczają, to wszyscy ci biedni ludzie w Krzesiny, czy jakoś to się nazywa, to tam ci ludzie już nie mogą tego znosić, te huki, prawda? No, a nikt nigdy nie słyszy na Wigilię, żeby takie łomoty były, prawda? Więc święty Mikołaj musiał jakoś wykombinować, żeby się pozbyć tego łomotu, prawda? W jaki sposób się może pozbyć tego łomotu? No, sanie muszą go ochraniać przy tym przyciążeniu. No więc co mamy do dyspozycji w reniferze? Jak Państwo popatrzą, co mogłoby pomóc nam do rozwiązania problemu fizycznego? No, przypatrzcie się Państwo, co budzi? No poroże. Poroże jest takie dziwne, prawda? Ja nie wiem, Magda, czy ja mogę używać normalnego języka polskiego. Po cholerę komuś takie poroże, prawda? Więc ono do czegoś musi służyć, prawda? Ono do czegoś musi służyć. No i oczywiście należy się domyślać, że to poroże jest takim anteną, która w momencie, kiedy on przekracza tą prędkość dźwięku, wysyła sygnał akustyczny, który niweluje tą prędkość dźwięku i tylko w ten sposób mogłem sobie wykombinować powód posiadania przez tego renifera tego poroża, no bo nic innego nie byłem w stanie dalej z tym porożem wykombinować, ale nie chciałbym się wgłębiać w renifera, szczególnie w obecności biologów, bo biologia jest moją słabą stroną, więc teraz... No ale steruje tylko ten jeden, który się w różnych krajach inaczej nazywa. W Polsce go nie byłem w stanie, Raymond, prawda, ten pierwszy, co steruje. I on ma coś z kopytami, bo tam jest napisane w bajkach, że on jakoś takie ma dziwne te kopyta, ten co pierwszy leci. Prawdę powiedziawszy, z problemu reniferów nie zdążyłem dość do końca, ale mam nadzieję, że to nie są... Mam nadzieję, że to jest moje ostatnie Boże Narodzenie, więc badania będę jeszcze prowadził teraz na temat tego, proszę Państwa, poroża. Ale jedziemy dalej, bo to nie jest koniec. No, dostarczać ma prezenty. Wiadomo, że ma dostarczać te prezenty w ten sposób. Już wiemy, ile ma mieć tych paczek. 800, te 2 miliardy dzieci. No więc policzyłem, ile to mniej więcej będzie ważyć taka paczka. Założyłem, że on ma taką średnią paczkę 2 kg tylko dostarczyć. No to mi wyszło też, że to jest 1,5 tysiąca milionów, prawda, kilogramów ma dostarczyć. No to już jest dramat, prawda, bo jakby on miał dostarczać tyle, to te biedne renifery przy całym tej fizyce poroża nie dadzą rady tego ciągnąć, ponieważ to jest potworna ilość kilogramów do przewiezienia. Przeliczyłem to na bardziej rozsądne jednostki. Taki super tankowiec to jest od 300 do 500 tysięcy, to się nazywa dead weight tons, prawda? Czyli ton, no w związku z tym potrzeba około no tam 3 do 5 takich tankowców musiałby ze sobą wozić. No, to by ktoś zobaczył taki tankowiec na niebie, nie? To prawda, ludzie, ja rozumiem, że to w nocy, w wigilijną rzecz, prawda, szczególnie w Polsce to
obserwacja jest utrudniona w związku z oparami alkoholu etylowego, ale w innych krajach by jakoś ktoś zauważył te tankowce na niebie. W związku z tym coś musi święty Mikołaj wykombinować, żeby tego cholernego świństwa ze sobą nie wozić. No, jakie może być rozwiązanie? No, pomyślmy przez chwilę, co może ten święty Mikołaj zrobić, żeby nie mieć tego problemu? No, produkować na miejscu. Produkować, proszę Państwa, na miejscu te zabawki. I w dodatku produkować je, no ale nawet gdyby wymyślił takie urządzenie, to nie może produkować, nie może wozić ze sobą materiału, bo ten materiał musiałby ważyć co najmniej tyle samo. W związku z tym święty Mikołaj ma problem taki, że nie tylko ma problem logistyczny, który do tej poryśmy rozmawiali, ale również ma problem związany z tym, że on musi to w jakiś sposób na miejscu zrobić. No i tu, proszę Państwa, to ludzie są lepsi od świętego Mikołaja. Mianowicie każdy z Państwa, jakby chciał, to za jedne 1200 euro może sobie kupić taką zabawkę świętego Mikołaja. Mianowicie może sobie kupić tak zwaną trzywymiarową drukarkę. To jest, proszę Państwa, rozwiązanie. To jest trzywymiarowa drukarka, model bardzo stary. Praktycznie jest to oryginalna trzywymiarowa drukarka, zrobiona przez pana Charlesa Halla w 1984 roku. I od tego czasu nastąpiła taka eksplozja zastosowań trzywymiarowego drukowania, że w tym roku na wiosnę Economist poświęcił cały duży artykuł na temat rewolucji cywilizacyjnej i technologicznej. To jest z tego strona napisane, to jest, mogę to Państwu przeczytać. The printed word, three-dimensional printing from digital design will transform manufacturing and allow more people to start making things. Co to jest, proszę Państwa, trzywymiarowa drukarka? Trzywymiarowa drukarka to jest plujka. Taka drukarka, co kupują Państwo w sklepie za 150 zł, atramentowa drukarka. Tylko że ona zamiast głowicy, która pluje atramentem, za 150 zł to pluje w dowolnym kierunku, prawda? A za 200 już na papier, ale bo tak to jest w rzeczywistości. Otóż taka plujka to jest fenomenalne urządzenie. Drukarka atramentowa to jest pierwsze powszechnie sprzedawane urządzenie, właściwie jedyny produkt nanotechnologii, który jest powszechnie wykorzystywany. Bo ta głowica, która jest, to cała drukarka to jest tam, zapomnieć o tym. Natomiast niesamowitą rzeczą jest ten kałamarz z atramentem. Jak Państwo go patrzą na ten kałamarz, to on ma takie zmosiące, takie porobione rzeczy i tam są dziurki. I przez te dziurki wylatują praktycznie nanokropelki atramentu, żeby drukować. Otóż pan Hall pomyślał, że on może pluć w ten, znaczy nie on, przepraszam, jego urządzenie, może pluć, ale niekoniecznie atramentem. Może pluć rozmaitego rodzaju polimerami i może napluwać takie warstwy tego polimeru, który będzie się utwardzał, jedna na drugą i w ten sposób zbudować całe urządzenie. I cały cymes tego urządzenia to jest program komputerowy, to jest software, który potrafi ze zdjęcia trójwymiarowego obiektu, na przykład pozwolisz, że na chwileczkę tylko, dobrze? Zresztą to nie twój kubek na kawiarni, tak jak się stłucze, to nie będzie problemu. Nie będę odkupywał. To jest trzywymiarowy obiekt, prawda? Jak zrobimy odpowiedni sposób zdjęcia i zdigitalizujemy kształt tego kubka w programach, które pierwszy napisał pan Halla, teraz się rozwinęły, to takie urządzenie w ciągu kilku minut jest, potrafi nam takie urządzenie wypluć. W tym roku wypluto, czy wydrukowano trzywymiarowo samochód osobowy. Całkowity samochód osobowy, łącznie z silnikiem. To oczywiście trwało straszliwie długo, to na Uniwersytecie w Exeter w Anglii jest taka duża grupa, która się tym zajmuje. Te urządzenia istnieją. One produkują trzywymiarowe obiekty i powolutku stają się problemem, zastępcą produkcji. Ponieważ
ze zrobienia dobrego zdjęcia, dobrego zdigitalizowania, jeśli tylko jesteśmy w stanie wytworzyć produkt z jednego z materiałów, który może być wykorzystany w jednej zasadniczo trzech różnych technologii, które są w tym wykorzystywane w problemie trzywymiarowego drukowania. Jedna to jest ta oryginalna, druga to jest tak, że jest promień laserowy, który wypala w cieczy, odpowiedniej cieczy takie kształty, a trzecia jest najbardziej powszechnie stosowana, najtańsza i ona rewolucjonizuje powoli świat. To jest w zasadzie coś, co wszyscy Państwo mieliście u dentysty. Prawda? Jak się teraz idzie do dentysty, to on tam napaciuje coś do zęba, do plomby, a potem bierze taką lampkę i świeci, prawda? I ta lampka co chwilę robi tak pyk, pyk, prawda? Ona oblicza czas, żeby to za długo nie naświetlić, bo jak za długo się naświetli, to ten polimer pęknie. Otóż tak mniej więcej odbywa się ta produkcja. Najpierw napluwa się taki polimer. Ten polimer jest o tyle fajny, że on jest matrycą. I do niego daje się domieszać różne rzeczy. Można domieszać barwniki, żeby to nie było tylko takiego białego koloru. Można domieszać do niego mikrocząstki metaliczne, żeby... Pakuję i wysyłam do Brazylii samolotem. Czas pomiędzy zrobieniem zdjęcia a dostarczeniem sztucznej szczęki klientowi jest 48 godzin. Sztuczna szczęka robiona przez tak zwanego technika dentystycznego, no to poza krajami, w których ona jest niezwykle rozwinięta, czyli Polska to 6 lat, coś takiego, prawda? NFZ musi to tam zbadać, stempel przystawić, uzgodnić, kto ma zapłacić, za który ząb i tak dalej, prawda? Że tylko 2-milimetrowe zęby są na fundu, 2,5-milimetrowe już nie, no więc jakieś takie ma swoje problemy. No toż w normalnych krajach ta porcelanowa sztuczna szczęka zrobiona w przeciągu tygodnia, 10 dni. A to 48 godzin. I to działa. To zostało w zasadzie w Brazylii wszystkie mniejsze, większość sztucznych szczęk jest w tej chwili w ten sposób produkowana. Otóż taka drukarka istnieje, no ale żeby ona drukowała, no to święty Mikołaj na pewno ma lepsze niż my tu. On jest trochę bardziej zaawansowany technologicznie, w związku z tym ma takie urządzenia, które generowa drukarka i to mu pomaga na miejscu te prezenty wydrukować. No ale teraz problem z czego? No jakby miał wozić te wory z tym polimerem, to jest tak samo jak wywóz ten tampowiec. Na razie już to tylko zrobili, że on nie może robić, ale w jaki sposób on to może zabić. No i oczywiście musi mieć materiał. No bo... Zasuwać trzeba strasznie szybko. Problem czasu jest bardzo ważny. No to chciałoby się, żeby znaleźć pośród tych wszystkich domów, które są mniej więcej rozłożone przypadkowo na powierzchni Ziemi, optymalną jakąś trasę, żeby nie zawracać za dużo, prawda, żeby nie skoczyć do Pruszkowa i nagle sobie przypomnieć, że do Wołomina trzeba paczuszkę, prawda, więc żeby jakoś to zrobić. No i to jest, proszę Państwa, niebagatelny problem w matematyce, który się nazywa problemem konwojażera. I on jest też problemem świętego Mikołaja. Mianowicie to jest bardzo poważny, nierozwiązywalny problem matematyczny. Jak odwiedzić każdy dom tylko raz i to najkrótszą trasą? Mamy strasznie dużo tych domów. Dla 3, no to sobie narysujemy łatwo. Dla 10 też jeszcze się da metodą prób i błędów. Ale jak jest 860 milionów, to tak prób i błędów... Gdyby metodą próby błędu spróbować znaleźć taką trasę, to niestety trzeba by z kilka miliardów ogólnie dostępnych czasów, czyli czasu życia wszechświata na to zużyć. A to jest taki przykład takiej mapki. Wyobrażamy sobie taką mapkę, która ma te właśnie 840, dlaczego mówię 860, tego nikt nie wie, łącznie ze mną. No i to jest jedna taka namalowana trajektoria, ale nawet dla takiego prostego tutaj namalowanego układu to widzą Państwo, że jest mnóstwo możliwych takich trajektorii, prawda, przemierzania tych punktów. No na przykład taka trajektoria jest możliwa, to jest inna. No i taki problem... znajdowania takiej optymalnej trajektorii nazywa się problemem NP zupełnym. I ta nazwa urodziła się w 1971 roku, kiedy ekonomista amerykański Stephen Cook sformułował pytanie,
jak znaleźć taki matematyczny algorytm, którego czas rozwiązania, znalezienia tej trajektorii, która ma n miast, czy tam n tych domów, czy n punktów, które trzeba odmienić, rośnie nie szybciej niż wielomian liczby n. Jeżeli rośnie ten czas obliczeń nie szybciej niż wielomian, to jest nadzieja, że potrafimy zbudować komputer, który go wykona. Dla dużych liczb n, dla małych liczb n to nas nie interesuje. Drugi graniczny przypadek jest, kiedy jest to wykładniczy, na przykład 3 do potęgi n. Wtedy wiemy, że takiego dla n dążącego do nieskończoności, takiego algorytmu nie jesteśmy w stanie zbudować. No i to jest zadanie. Matematycznie wiemy, że problem Coulomb-Voyagera jest np zupełny, to znaczy nie ma takiego algorytmu wielomianowego. Ludzie muszą takie algorytmy pisać, ponieważ takie algorytmy ukryte są właściwie wszędzie, w każdej działalności gospodarczej. I tu robię taką dygresję. Mianowicie, jak wybuchła wojna koreańska, to armia amerykańska miała duży z tym problem. No jeden problem to byli Chińczycy, ale to był taki drobny problem. Podstawowy problem było, że armia wiedziała, że podczas II wojny światowej większość towarów, które wysłała do Europy, została ukradziona. I problemem armii amerykańskiej było, jak dostarczyć żołnierzom dostateczną ilość amunicji, ale tego to nie kradli, ale żeby oni mieli Coca-Colę, żeby oni mieli różne inne rzeczy, które były potrzebne do życia. I powstał podstawowy problem, jak to wszystko załatwić, żeby tak potwornie nie kradli. No trochę muszą ukraść, ale żeby tak nie za bardzo kradli. No i z tym problemem się zajęła pani Grace Hopper, pani jedyna kobieta w historii Stanów Zjednoczonych, która została admirałem. I to jest ta pani, która zawdzięczamy słowo computer bug. To ona wymyśliła to słowo. I Grace Hopper napisała pierwszy język komputerowy, który służył do rozwiązywania problemów dystrybucji dóbr. On się, już go nie istnieje, prawda, już nikt go prawie nie stosuje, ale ona go napisała i to była taka wielka dama, wielka, wspaniała postać informatyki, której wszystko zawdzięczamy. Otóż pani Grace Hopper napisała algorytm, który, czy stworzyła język matematyczny, który pozwalał atakować tego rodzaju problemy, jak problem świętego Mikołaja, tego dostarczania tych paczek. Ten problem przekształca się matematycznie na podobny problem, który rozwiązał wielki matematyk amerykański George Danzig. I on nie tylko Telemena z mrówkami, proszę Państwa, ale również George Danzig ma problem z mrówkami. Ten problem jest bardzo złożony, mianowicie Danzig pomyślał, jak to zrobić. Mianowicie podniósł te wszystkie miasta i poukładał je jako wierzchołki wielowymiarowego wielościanu. I zamiast szukać rozwiązań przy przeszukiwania punktów na płaszczyźnie, pokazał, że bardziej optymalne matematycznie jest przeszukiwanie punktów na wierzchołków takich wielościanów, których kilka tutaj namalowałem. I sam zaproponował algorytm rozwiązywania. I ten algorytm jest związany z mrówką. Mianowicie algorytm Danziga, który jest, wiadomo, że znajdzie rozwiązanie optymalne. Polega na tym, że każdy z tych wierzchołków ma przypisaną pewną wartość temperatury, a mrówka jest nauczona, że nie może wejść do węzła, w którym jest za ciepło, znaczy za niska temperatura albo za wysoka. I to już wystarcza, żeby ta mrówka znalazła algorytm, który jest średnio dobry. To znaczy on nie jest optymalny, bo go pewnie nie ma, ale potrafi ten markar. Zaproponował inny algorytm, algorytm Karmarkara, dla którego nie jest w stanie udowodnić, że on się nie posypie. Ale on jest o tyle szybszy,
od algorytmu Danziga, że wiele firm, na przykład American Airlines, które co prawda zbankrutowało kilka tygodni temu, ale z innych powodów, czy na przykład firmy telefoniczne, bo problem znajdowania optymalnego połączenia telefonicznego, jak się dzwoni do cioci na Alasce z Zanzibaru, prawda, jak te połączenia zrobić w wieży telefonii komórkowej, to jest potworny problem matematyczny. Proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, jak się ludzie o głupotach opowiadają w telewizji, a jak ktoś z Państwa weźmie swój telefon komórkowy, wsiądzie do samolotu, pojedzie na ziemię ognistą, wysiądzie na lotnisku, włączy telefon i za 3 minuty on jest rozpoznany i może zadzwonić do cioci w Warszawie. Ile zostało obliczeń wykonane, prawda? Telefon się aktywizował na lotnisku w Tierra del Fuego i nagle lokalna wieża telefonii komórkowej zarejestrowała: oho, pipka u mnie telefon o takim numerze e-mail. Gdyby to robić tak na pałę, to by się nigdy ten telefon nie znalazł, prawda? Nic by się nie dało zrobić. W tym musi być jakiś algorytm, jakaś metoda przeszukiwania tych punktów. Tak jak ten święty Mikołaj, on nie może byle jak jeździć, prawda? Od Zosi do Jasia, do Basi i tak dalej, bo by nigdy nic nie zrobił. W związku z tym to jest strasznie ważny problem. I to są, proszę Państwa, te problemy, które są ważne w informatyce. Nie to, co się robi, jak się Windowsy zawieszą. To naprawdę nie jest żaden problem informatyki. Te wszystkie wyższe szkoły zarządzania informatyki, które są w Warszawie, jak się jedzie Karolkową, gdzie kamieniem się rzuci, to przypadkowo to się stłucze szyby w wyższej szkole zarządzania informatyki. To, proszę Państwa, to tam uczą właśnie takich rzeczy, jak włączyć Excela i go wyłączyć, żeby się nie spalił komputer i tak dalej. To nie jest żadne nauczanie informatyki. To w ogóle bez sensu jest, prawda? Prawdziwa informatyka to są takie problemy. Jak zrobić, żeby Państwo mogli podejść do ściany na plaży, na Majorce, włożyć swoją kartę kredytową, dostać pieniądze i żeby to nie były pieniądze moje. Prawda, Państwa? To jest ważny problem, przynajmniej szczególnie dla mnie, ale może dla Państwa mniej. Więc to są prawdziwe problemy z informatyki, a nie te głupoty, jakie co tam uczą. Dobrze. No więc ten algorytm Markara był wymyślony, on jest powszechnie stosowany, AT&T go posługuje i jak Państwo może wiedzą albo nie wiedzą, kilka lat temu w Dzień Matki w Ameryce, to jest ten pierwszy piątek po pierwszym wtorku września, prawda? Zawsze jest potworna ilość połączeń telefonicznych i system AT&T skolapsował. Nie było żadnej awarii fizycznej, system runął. Przez 4 godziny nie działał, kompletnie go nie mogli podnieść. Jest podejrzenie wśród informatyków, że powodem tego załamania było to, że padł algorytm Karmarkara, który jest, jego wersja, która jest używana przez AT&T. Więc święty Mikołaj jest jakoś związany z tym Danzigiem. To już, proszę Państwa, pominę, bo to już nie mamy czasu. Pani profesor na mnie patrzy złym okiem, więc na końcu tylko chciałbym powiedzieć, że to było takie zadanie myślowe, które zrobiłem przygotowując się dla Państwa i myślę, że udowodniłem, że fizyka jest dobra na wszystko, na kryzys, co targa Europę i na wszelką głupotę. Mam nadzieję, że święci Mikołaje naszego kabaretu wybaczą mi, że przerobiłem nieudolnie ich tekst. No i na końcu chciałbym Państwu życzyć wesołych świąt.